Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Demokracja, ponieważ czuję się osobiście zagrożona sytuacją, która zapanowała w Polsce w ogóle, ale w szczególności w obszarze, w którym ja się poruszam, czyli w obszarze kultury i sztuki współczesnej. I mimo, że wcale nie jestem zwolenniczką czy hobbystką tego, jak prowadzona była polityka, w szczególności obszar ekonomiczny, społeczny poprzedniego rządu, to teraz sprawy, które dotyczą mojej działalności zawodowej, wydają się w szczególnym jakimś momencie kryzysu, grozy. Dobrze znamy te gesty. Widzieliśmy je nieraz w noc faszystowskiej okupacji. A to co? Z pieca wychodzi postać Żyda. Dla norweskich aktorów jest jak zawsze krwiożercza i bezlitosna. Żywcem przypomina karykatury z nazistowskiego Ta szmatlawca. praca powstała Widocznie przedstawiciele rasy. kilka lat temu. Ja natknęłam się na stare powojenne fotografie w byłym obozie koncentracyjnym, w teraz Muzeum Falstad w Norwegii, w archiwum. Znalazłam czarno-białe fotografie, które przedstawiały spektakl teatralny. I ci więźniowie, ci byli członkowie ichniej partii nazistowskiej, zrobili teatr, w którym dyskutowali problem demokracji i wolności słowa. To było dosyć kontrowersyjne, na tyle kontrowersyjne, że jeden z urzędników administracji ocenzurował ten spektakl, nie chcąc, żeby więźniowie go grali, ponieważ tam według niego były treści antydemokratyczne. Na co dyrektor tego więzienia nie zgodził się, twierdząc, że więźniowie mają wolność słowa, mają wolność tworzenia i mają prawo do swojej ekspresji. No, wydało mi się to niezwykle ciekawe, że właśnie w tak skomplikowanej sytuacji, w tych odwróceniu tych porządków, kto jest dobry, kto jest zły, i wynika problem wolności słowa, a więc problem właściwie, czym jest demokracja, prawda? Bo wolność słowa jest jakimś jednym z najważniejszych przymiotów demokracji, jak tam się wydaje.